Cześć, tu Dr. Tronik i kolejny unboxing. Ostatni się bardzo dobrze spropagował, co mnie bardzo cieszy. Widocznie tego typu treści no, warto publikować, co też niniejszym czynię. Przyszła paczka z TME. Są tam części do testera warystorów. Na drugim biurku już go mam, już tam dość sporo rzeczy zostało uruchomionych. Ostatnio powiedział też, że nie było fuck-upów, do tego za chwilę wrócimy. Ale odpakujmy sobie teraz to, co tu przyszło, bo tu przyszła między innymi obudowa. I jeżeli wszystko mechanicznie sobie dobrze policzyłem, to obudowa powinna bardzo ładnie pasować. Ok, wypełniacz. Wypełniacz ląduje na ziemi. Dobra, tu wygląda, że to jest ta obudowa. To jest coś dużego, tak jest. O, kawał obudowy. Jeszcze są dodatkowe pierdu, czyli tak zwane pierdółki, drobnica. Tam jest packing list. No właśnie, tak się dzieje, jak się robi unboxing, kiedy aparat nie jest dobrze przymocowany. Dobra, wróciliśmy, mam nadzieję. Trzeba być jakąś edycję zrobić. Ok, to na podłogę. I teraz tak, to obudowa najpierw, bo przy okazji tu są płytki, 4 sztuki, bo piąta jest na biurku. Odpakujmy to. Kadrowanie jeszcze tylko poprawiamy. Dobra, co to jest za obudowa? Kurczę, Ganta, nie pamiętam teraz, jak to się wymawia, a nawet jakbym to miał teraz napisać, to bym nie był w stanie. TME ma tego typu obudowy. Zaraz on to sprawdzę na liście, na specyfikacji paczki, na tym co doręczono. Chyba, że gdzieś tu będzie jakieś oznakowanie wewnątrz, ale nie widzę. Uszczelka, śrubki, fajnie. Jest tu gdzieś jakieś oznakowanie? Nie ma. Dobra, to najpierw przymierzmy, bo to jest najważniejszy punkt programu dzisiaj. Czy to tu się schowa? No patrzcie, no kurde. Ideolo. Ideolo. Trzeba będzie dać dystansę jednak, bo tu widzę, że... A, bo to w sumie wchodzi górą, a nie dołem, bo tu jest warstwa SMD. To przyjdzie tak, ale trzeba będzie wkręcić tuleje. Trzeba, czy nie trzeba? Patrzę jeszcze. No tak, tutaj ten HVGND. Bo tutaj będzie przewód przylutowany do gniazda wyjściowego, które notabene też powinno być tutaj w tej paczce. Super. Bardzo się cieszę. No tak. I tak podniesiemy tą obudowę. Znaczy płyta musi być podniesiona, bo tu są jeszcze jakieś dystanse. Dla mnie to nie ma znaczenia, jak nisko to będzie. Nawet dobrze, że to będzie wyżej. Tu jest dioda sygnalizacyjna. Dobrze, gdyby ta dioda jest THT 5 mm, dobrze, bo ona wystawała w taki sposób, aby można było ją nawet tutaj z boku zobaczyć. Więc jeżeli ta płytka byłaby zbyt nisko, to też nie byłoby to wskazane. Dobra, jak na taki szybki prototypik, to tutaj się wszystko udało. Bardzo mnie to cieszy. Nie trzeba będzie robić jakiejś rewizji kolejnej. A, to znaczy rewizję i tak trzeba będzie robić. Albo i nie, bo powiem wam o fuck-upach. To znaczy tak, pierwszy fuck-up to są diody. Tutaj nie wiem, czy ostatnio ktoś na to zwrócił uwagę, bo to trzeba by jednak dość mocno się przyjrzeć temu wszystkiemu. Katody tych diod, one są do tranzystorów. Tu są przekaźniki RM96. One są dołączone do tranzystora, który ciągnie ten cewkę tego przekaźnika do masy, zasila go od strony masy, więc ta dioda będzie przewodzić. Notabene JLC w sumie wysłało mi rysunek do akceptacji właśnie położenia tych diod. Nie wiem, skąd wynikała ta potrzeba, żebym jeszcze to stwierdził, mimo że na rysunkach złożeniowych czy też na bottom overlayu tam jest wyraźnie zaznaczona katoda. Ja tylko im poprawiłem tą diodę tutaj. Tu jest taki prostownik szczytowy do pomiaru prądu. Natomiast o tych diodach w zupełności zapomniałem i one są po prostu o tych i o tej.
Tu jest ta dioda do tego dużego przekaźnika. W ogóle zapomniałem i zostały zamontowane po prostu źle. No więc to jest do poprawy. Tak jest, tu jest ten duży. A i teraz tak, druga rzecz. STM32F103 tu miał być. Myślałem, że taki akurat w pudełku mam. W TQFP64 okazało się, że mam, ale 48. Tak to właśnie jest. Jak się nie sprawdza swoich stanów magazynowych, czy tego, co się po prostu posiada. Ale na szczęście miałem, miałem STM32 L051 w TQFP, tylko one się różnią tym, że nie ma DAC-a, nie ma przetwornika cyfra na analog, który steruje mi tą oto przetwornicą, bakiem. Natomiast ten bak ma pętlę sprzężenia zwrotnego, która obejmuje ten moduł wysokonapięciowy. Czyli innymi słowy, ta przetwornica swoją pętlą reguluje, albo innymi słowy, stabilizuje to napięcie. Ja tylko z DAC-a wystawiam sygnał, na jakie napięcie ma się to wyregulować i już sobie ten bak robi wszystko, żeby, jeśli może, a w większości przypadków będzie mógł, żeby wyregulować to napięcie. No kiedy nie będzie mógł, no jeżeli ja tu będę miał zbyt duże obciążenie po prostu na wyjściu i no i po prostu zabraknie mocy w tym module, jak tu zabraknie mocy w tym module, no to przetwornica widzi, że napięcie na wyjściu nie zgadza się z napięciem jej wewnętrznym referencyjnym, no i no i nic nie zrobi w tym wypadku, nasyci się, wystawi tam 90 parę procent albo 100% wypełnienia, ale to są szczegóły dotyczące samej pracy przetwornicy. Więc tu jest też fuck up, na szczęście da się to zrobić kenarem, kenar jest tutaj no, niezastąpiony. Jest jeszcze jedna rzecz, to też może ktoś zauważył w poprzednim filmie, ale nie pojawiły się w komentarzach. Te kondensatory z Tonono, które tutaj są. Ja je, są źle wyspecyfikowane, są 0,6, 0,3, powinny być 0,8, 0,5, jak widzicie tutaj pady są zdecydowanie na większy element. No i należałoby je wymienić, ale mi to na tym etapie w zupełności nie przeszkadza. No dobra, to to mamy omówione fuck-upy, wiemy, że to pasuje do tej oto obudowy. Jeszcze pokażę Wam, co przyjechało. Tu pewnie RM96, tak jest. TM zawsze fajnie tak pakuje, chyba że kupicie całą tubę, ja to wtedy przyślą Wam w tubie, a nie wiem ile tam Relpol na tubę wkłada, chyba nie wiem, z 30 przekaźników albo 20 parę, no już mniejsza o to. Tu przyjechało co? A, dodatkowe dwa RM-y, tak, bo ich powinno być 6, no tak akurat spakowali, dwa woreczki i tu przyjechały warystory. Zacznijmy może od tych na GDT duże, super. Zacznijmy może od tego woreczka. 1465 V DC warystor. Aha, no to i to jest powiedzmy jakby trzeci tutaj taki fuck up, albo w sumie dodatkowa warstwa ochronna. Chodzi o to, że jeśli pętla regulacji ogłupieje i będzie wystawiała na ten moduł maksymalne napięcie, jak również i prąd, to ten moduł spokojnie jest w stanie wygenerować, nie wiem, powyżej 10 kV, ja już nie jestem w stanie tego zmierzyć, ale widziałem, jakie iskry to po prostu jest w stanie w powietrzu wygenerować, to na pewno jest napięcie kilkunastu kV, co mi notabene zabiło jeden miernik. Więc na wyjściu dam po prostu dwa takie elementy w szeregu, co ograniczy to napięcie powiedzmy do 3 kV. A może nawet jeden wystarczyłby. Nie wiem, jak wygląda charakterystyka tego warystora. Ale to jest 1,8 kV. 1400, nie wiem jakie to są prądy upływu, to trzeba by do tego usiąść. Planowałem dwa, chociaż widzę, że one są takie olbrzymie, tak wielkie, że może ich szkoda i lepiej w nie postrzelać. Patrzcie, to kurczę, to ma chyba z 5 mm, jak nie więcej. Jak nie więcej grubości. Dobra, idziemy do kolejnych. Teraz może coś skromniejszego. 275, typowa dziesiątka, nie, 7 mm. Taki warystorek na małe moce. To pewnie będą miały duży problem, żeby tam wytrzymać te 2 kV z tych 15 mikro. No ale nie przewidujmy, zobaczymy. Ja będę te testy wykonywał, też będę je tutaj nagrywał. Kolejne warystory, o tu już jest trochę większa płyta, płytka. 20 mm. 275 V. Kolejne przyszły 14, mam 14, 20, 7, w moich zasobach mam też 10,
więc będzie cały przekrój jakby tych rozmiarów. No i ochronnik GDT, Gas Discharge Tube, 5 sztuk, 600 V. 600 V. Też będziemy do niego ładować energię. Tak jak powiedziałem, koksować. Dobra, tyle na dzisiaj myślę. Okej, to wszystkiego dobrego, udanego weekendu. Pozostajemy w kontakcie. Pozdrawiam Was, cześć.